błyskawiczna zupa fasolowa. Zaczynam od pokrojenia boczków w cienkie paseczki. Następnie cebulę kroję w drobną kostkę. W średniej wielkości kostkę kroję marchewkę, a następnie ziemniaki. Czosnek przekroiłam na pół, ponieważ miałam dwa dosyć duże ząbki. Teraz, kiedy wszystkie składniki są już gotowe, zaczynam robić zupę. Na początek podsmażam boczek. Ja mam duży taki płaski garnek żeliwny, ale można to zrobić w normalnym garnku. Na początek podsmażam boczek. Zrumieniam go, dosyć często mieszam. Ja miałam nie bardzo tłusty boczek, taki powiedzmy sobie bardzo średni, ale tutaj okazał się być idealny. Kiedy boczek się zrumieni i wytopi się z niego tłuszcz, zdejmuję skwarki i zostawiam na patelni tylko i wyłącznie ten wytopiony tłuszcz. Wrzucam na niego pokrojoną drobno cebulę, chwilę podsmażam. Następnie dodaję przeciśnięty przez praskę czosnek i to wszystko podsmażam kilka minut. Kiedy cebula zmięknie, dodaję do niej pokrojoną marchewkę i ziemniaki. Wszystko mieszam i chwilkę pod przykryciem duszę. Dosłownie kilka minut. Chodzi mi o to, żeby zaczęły się te smaki ze sobą przegryzać. Następnie otwieram i dodaję przyprawy. Dodaję ostrą paprykę, zioła prowansalskie i przecier pomidorowy. Wszystko chwileczkę mieszam, a następnie wlewam bulion. Do garnka dodaję również odcedzoną i dobrze wypłukaną fasolę. To jest taka zwykła biała fasola z puszki. Dodałam liść laurowy i pieprz i ziele angielskie. Całość przykrywam i duszę 10 minut. Następnie odkrywam garnek, dodaję boczek, który wcześniej był podsmażany, a następnie mój ulubiony składnik, czyli kuskus. Wsypuję go bezpośrednio, całość mieszam, przykrywam i teraz będę dusiła na niedużym ogniu całość, tak około 15 minut.
po 15 minutach zupa jest gotowa, posypuję ją natką pietruszki i można ją podawać. Zupa jest bardzo sycąca, więc tak naprawdę to takie jednogarnkowe danie. Cudownie się odgrzewa, także możecie mieć raz ugotowany obiad na kilka dni. Bardzo polecam i zapraszam Was na mój kanał Kuchnia Doroty. Zupa fasolowa.